Siemanko, ja jestem Random i wyłaniam się z popiołów, bo to kolejny odcinek z gry Prey na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał, a jak nie, no to trudno, macie go obejrzeć, bo ja tak mówię. Nie, oczywiście żartuję. Zabieramy się za granie w kolejną część naszej głównej serii na kanale. Serii, która niemiłosiernie mnie wciągnęła i mam nadzieję, że was również. Jeżeli macie ochotę dać temu wyraz, to możecie dać łapkę w górę. Jak pamiętacie, znajdujemy się koło takich dwóch magicznych wind. Jedna jest do schakowania, prowadzi do biura Alexa Yu, do którego się dostać musimy, ale w sumie jeszcze nie wiem za bardzo jak. Ale ten kod trzeba po prostu zdobyć, bo wątpię, że trzeba mieć aż hakowanie na czwartym poziomie, żeby tam się wbić. A drugie windy... Czekajcie, bo... To jest jakiś fantom. Coś mi tu, patrzcie, pokazuje pasek życia jakby, więc coś tu musi być. O, cześć! O, niedobrze. Siekiera, młody kapłony, teraz daj mi PSI, muszę z ten... Niezbędna pomoc lecia. Gdzie on jest, halo? Siu! Ale mnie zdzielił. No to nie, no powiem wam, że początek odcinka generalnie piękny. Ale wyczułem jego obecność. Nie jest źle. Wyłonił się z popiołów, wyłonił się z dymu, ale co tam? Musimy po prostu grać dalej, bo gdzieś to trzeba wygrać. Ej. Cofnęło nas do tego miejsca dziwnego. A to znaczy, że czeka was jeszcze raz walka z takim typem, którego chyba lubiliście. Bo go rozwaliłem. Więc wróćmy sobie tam, przeładujmy sobie strzelbę. Jest strzelba. Broń PSI też jest na miejscu. I po prostu musimy tam wrócić. Przepraszam, znowu tu poszedłem w złe miejsce, bo trzeba pójść tutaj. I są tam dwa fantomy, które musimy ładnie rozwalić. Ale może by tak wykorzystał na nich tą broń, wiecie, działko Q. Działko Q? Bo tu promień Q, przepraszam. Przeładowałeś? Przeładuj, stary, przeładuj, bo to będzie sieczka teraz taka, że chłopie, dygniesz ze strochu. Dawaj go, gdzie on jest? No dawaj go na warsztat, mówię. Wow! Patrzcie go! Co tu się dzieje z nim teraz? Jakiś poziom trudności mam inny? Gdzie on jest? Obczajacie, kurde, one zaczęły normalnie być takie agresywne, że ja pierdziu, no! Weź nas coś zjedz! Apteczkę jedną, reszta cię uleczy sama. Bo nam się tu powoli rzeczy do leczenia kończą. Tak być nie może. Dobra, przeładuj tą strzelbę. Mam jeszcze tylko 16 pocisków, więc zaraz będzie trzeba pójść i dorobić, bo to jakaś masakracja jest. A tych potworów widzę, jak było, tak jest. A to już tym bardziej nie jest fajne. Mamy jeszcze strzykawek PSI trochę. Ja w ogóle odniosłem wrażenie, że ich to było więcej niż jeden teraz. Deep Storage. Tam trzeba pójść do tego archiwum, więc tam musimy się kierować. Ale spokojnie, bo przy windzie, tutaj, był gdzieś zły ziomek, pamiętacie? Dalej jesteś, dobra. Nie, czekaj, jak się... On nas jeszcze nie widzi. Jak to wycofać? F, anuluj. Przeskanuję go najpierw, wiecie, zawsze więcej info o nim będę miał, nie? Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Fantom termiczny. I z ciekawości zobaczymy... Na co on jest wrażliwy? Czym możemy go położyć? Czekajcie. Badania. Fantom termiczny. Jest. Wrażliwość na ataki psychiczne i chyba tym musimy go kłaść w takim razie. O, ale go ściekło teraz, ale on jest mocny. Idzie. Fuck! Czas spieprzać. Zresztą na jakiś atak tam mamy pieniążki, a właściwie energię. Sieknij go! Ale on mało dostaje ode mnie. To jest jakiś bosik. Tylko czego on pilnuje? Dostał? Dobra. Tak go może kasować trzeba, wiecie, raz zarazem. Ale tej strzykawki PSI to ja to będę musiał zużyć bardzo dużo. Jest pół HP. A on dalej nie czai, skąd ja strzelam. Chyba.
Mam jakiś ładunek EM, żeby w niego rzucić? Patrzcie. Nie, on nie jest na to wrażliwy, jakby. Więc wiecie, to trochę nie ma sensu. A, nie mam amunicji, no ja się szykuję, kurde, jak na wojnę, ty. Dawaj, gnoja. Tylko musimy strzykawki sobie wziąć. Tak na trzy, na dwa ataki mamy, nie? Nie dostał? No ty gnoju, nie dostałeś? Chodź tu. I on nie obrywa ode mnie, ogarnijcie to. Może ze... No! Im bliżej, tym więcej damage'u chyba dostaje. Strzykawka, bo zaraz będzie bite. Jego chyba każdy atak odrzuca coraz bardziej. Odrzucam go od siebie. Oj tak, 50. Chłopie, stoi za tobą, jeszcze tego nie strzeliłeś? I ostatnia strzykawka, Deklu. Oszczędzam ją, idę do ciebie z inną bronią. Chodź tu. W krzaku siedzi. Raz, dziękuję. Gdzieś ty się tam czaił? O ile rzeczy ciekawych. Dobra. Szkoda tylko, że aż tyle strzykawek musiałem zużyć, bo wszystkie poszły naraz, nie? No ale wiecie, odkujemy się później. Jakiś ładunek EM, LD Gold zwłoki, Looking Glass, czyli szkło do podglądania? Naprawdę? Zrobiliście coś takiego w tej grze? Lubię tą grę. Zwierciadło, wybór scen. O, chyba żeś przysnął trochę, chłopie. Wabik na tyfony, to nie działa, sprawdzałem. W budowie. Jezu, to ja tu szedłem po to, żeby zobaczyć, co się w budowie. No wcale nie byłeś podejrzanym kartonem. W ogóle prawie się nie strzeliłem, że jesteś cyponem, stary. Naprawdę, nie spodziewałem się, że latający karton może być czymś innym niż latającym kartonem. W ogóle. Dobra, ty mnie zaskoczyłeś. Jeszcze pestkę masz? Co, jeszcze chcesz? Ty już nie? Dobra. A temu się udało akurat. Dobra, mamy apteczkę. Mamy jakieś tyfono organy, więc to też się przyda. Apteczki jeszcze nie zużywać nie będziemy, bo to nie ma sensu. Ale możemy sobie coś podjeść i wtedy wiecie, efekt najedzenia da mu trochę tam powera, nie? Do przetworzenia mamy strasznie dużo rzeczy. Chociaż nie, no dwa pistolety. Trzy pistolety. Tak, trzy pistolety. Jakieś bananoskórki i jakieś takie, wiecie, tentegesy. Może być z tego fajnych dużo rzeczy. Zobaczymy, czy będzie. Skórki z banana też sobie przerzućmy tutaj. Wiecie, wszystko. Ja bardzo lubię mieć porządek w moim ekwipunku, co po Residencie Evilu widzieliście zresztą na live'ach. Ja po prostu muszę mieć porządek, bo inaczej nie funkcjonuje. Przeładujemy broń. Tą przeładujemy, dobrze. Strzelbę przeładujemy? Nie, dobra. Tabliczka na ławce. Dar. Katerini Yu. Moja córka, siostra albo żona, nieważne. Możemy stąd iść? Chyba tu nic ciekawego nie będzie już, nie? Ewentualnie przejść możemy tędy. Aczkolwiek docelowo ja wiem, że gra prowadzi nas do archiwum, nie? I prędzej czy później musimy się tam znaleźć. Tu mamy co? Boże, jakaś książka. Nie będziemy tego czytać. A tu? Ku pamięci Johna Kennedy'ego. 1917-2031. To jest piękny ta akcja z Kennedy'im, że on tak długo żyje, nie? Że go tak przeciągnęli, nazwijmy to w ten sposób. Okej, z krzaków wyszliśmy już, tu w sumie nic ciekawego nie było. Jest natomiast winda, do której musimy się udać. Kombi łatki na kombinezon. Zrobione. Jeszcze jedną. Ładunek EM. Transmitter fali negacyjnej. Najbardziej mi się podobał ten ładunek recyklingowy. Naprawdę mi się fajnie strzela, serio. Tak zasysa wszystko. A rzućmy sobie jednego. Ciekawe, czy mnie wciągnie, jak stanę blisko. I sprawdźmy to. Szybki zapis i patrzcie. Nie, ale daje mi obrażenia. Ale cofnijmy to sobie, bo jakby, wiecie, zużyłem go, a tam nic nie było. Jeszcze dostałem damage'a, trochę bez sensu, nie? Od tego są zapisy, żeby, wiecie, było potem prościej. Okej, czyli tu jakby nic nie było ciekawego. Plandeki jakieś, bleble. Chyba nie ma nic ciekawego, nie? No, a jak tu wrzucę ładunek, to co się stanie?
Wow! Co tam zrobiłeś z nim? Strzelba w dłoń! Bo to będzie lane. Okej, nie było lane. Ej, to jest Alex? Czy to jest Alex? Nie, Zachary West. Już myślałem, że fabuła nam zrobi, wiecie, takiego przytyczka i... Co to jest? Transcribe. O co chodzi? O właśnie. Jak idzie? Nie mogę otworzyć tego cholerstwa. Gdzie Daniel? Nadal nie odpowiada. Co się dzieje? Daniel powiązała zamek ze swoim głosem. Musi wymówić słowa klucze, albo się tam nie dostaniemy. Okej. Okay. Zadziałałyby próbki głosu? Nagrania na transcribe? Tak, o ile byłyby tam odpowiednie słowa. Albo gdybyśmy mieli ich dość, by zmapować jej głos do listy głosek i zaczęli odtwarzać wzorce. Zobaczę, czy zdołam ją znaleźć. Albo jej transcriba. Zacznę od jej pokoju. W porządku, tylko... Słuchaj, nie rób nic głupiego. Ivy. Ivy? Cholera. Okej, czyli idziemy do pokoju jakiejś laski, której głos jest potrzebny. Droga naokoło, cel zrealizowany. Jeszcze mam jakąś kartę, zobaczcie. Kwatery załogi. Mało prawdopodobne, by kierownik Shaw nadal żyła. Radzę... Przepraszam, że to włączyłem, ale mam mapę skarbów Hordin Bafla Chwalipińskiego. Kto go tak nazwał? Dobra, no jakaś taka dziwna sala z trzema czymś, rzeczami okrągłymi, ale to się ogarnie. Zakarego Westa. Łącz ze sobą próbki głosów. Twój transcribe posiada niezbędne oprogramowanie. Tak właśnie stworzyłeś mój głos. Kajuta Daniel to dobre miejsce na rozpoczęcie poszukiwań. Czyli szukamy kajuty tej laski, tak? Dobra, tylko jak się do niej dostać? Wiele celów, jakby... co? Czekajcie. Możemy tu wejść? Chyba też nie możemy. Tu trzeba użyć terminala, a terminal jest zablokowany na jej głos. A nie, tu można, dobra. Wiecie, to się wiąże z tym, że będzie więcej tyfonów, aczkolwiek ja jestem w stanie się poświęcić, bo no... dla wyższego dobra. Tu już zdjął blokady, okej. Okay. Tylko tak, gdzie jest kajuta tej laski? Bo to jest bardziej istotna sprawa. Znajdź próbki głosu, postęp przetwarzania 0%. Kwatery załogi. Na mapce to będzie gdzie? My tu jesteśmy i tu jest śluza otwarta. Dobra, do arboretum będziemy mogli podróżować już zarówno windą, jak i czymś innym. Ale do archiwum ciągle mamy zamknięty dostęp. I tutaj właśnie potrzebne są nam te próbki głosów, więc jakby, wiecie, no musimy je znaleźć. Kwatery załogi. No to idźmy tam, no. Wydaje mi się, że to było tutaj. Ta strzelba mnie trochę, wiecie, przeraża. Mamy strasznie mało amunicji do niej. I z tym może być niedługo problem. Ej, a to było tu? The Bridge. A zjedźmy tam. Tak for Fun TV. Co to jest za miejsce? Talos One. Czy my tu byliśmy już? Nie, bo tu jakaś zupka chińska. Coś, to chyba to ominęliśmy, słuchajcie. The Bridge. Mostek Talosa. Mostek, czyli miejsce, gdzie kapitan chyba dowodzi. Więc może faktycznie warto tam przejść. Może tam będzie Alex, słuchajcie. Może tam go znajdziemy. Aczkolwiek on siedzi w swoim gabinecie, to jest... Czulik głupi zostawił brata na pastwę losu i mówi, walcz sobie z tyfonami. Byś strzelby dał chociaż, a nie, kurde, amnezja i weź się ogarnij. Nie. Oj, życie jest piękne. No i co teraz? Coś się włączy ciekawego? Jestem ciekawy, a tam taki kapitan za sterem, nie? Stoi i tru, umarłem. Chodźmy, co tu jest ciekawego? Tu ktoś żyga przez barierkę, chyba dobre melo było. Dobra, w koszu na śmieci są fajne rzeczy z reguły. Papier, yeah, biznes życia. Napraw wieżyczkę, bo wiadomo, że się przyda. To jest mostek, czyli tu... A ty! Chciałbyś! A ty czemu nie strzelałeś? Hello?
ładuj w niego. Ja nie będę marnował amunicji. Ładuj w niego. O to chodziło. Widzieliście? Opłacało się naprawić ziomka. Ten mnie tak wystraszył z tą strzelbą, ja mówię, co to jest, a on wu, a ja ziu. Tak było. Projekt fabrykacyjny, amunicja, o, no dobra, kolejny projekt mamy, bardzo dobrze. Hakuj? Tylko ja nie wiem sobie, po co ja je hakuję, ale no, dobra, no jak mogę. W gotyku to by chociaż exkit leciał z tego. Ostatni 0,30 sekundy. Ale ja muszę mieć komiczną twarz, jak się skupiam, nie? Mostek kapitański. O ja pierniczę. Ładuj w niego. Kapitanem jesteś? Porozmawiajmy, stary. No i mi wieżyczkę zepsuł. Ale wieżyczka mi pomogła i to bardzo, nie? Strzykawka PSI. Układy, asystent czegoś tam. Zaraz sobie sprawdzimy, o co o tym chodzi. Użyjemy strzykawki PSI, ale moment. Asystent kinetyczny zwiększa tempo regeneracji kondycji. Nie, to aż tak nie jest potrzebne. Ale strzykawka PSI jest do wciągnięcia, dobra. Amunicji mamy już tylko sztuk 9. A to znaczy, że jesteśmy w konkretnej... konkretnie złej sytuacji. A to jest pięknie, słuchajcie. Mostek kapitański. Naprawdę to jest pięknie. Jedna z ładniejszych lokacji w tej grze. Tam coś lata. Tu są jakieś, wiecie, miejsca dla załogi i kwatery. Odczyty wokół Talosa. A, tam jakieś są procedurki. Nie, tu bez karty nie wejdziemy. Czyli pewnie trzeba znaleźć ciało kapitana, które na 100% gdzieś tu leży. I zdobyć od niego kartę. Jakieś wentylatory. Tu nic więcej nie ma, kurde. A, pij się wody. Zawsze zdrowszy będziesz. Apteczkę jedną możemy sobie zużyć. Nic się nie stanie absolutnie. Tu jest mostek, ale zejdźmy sobie też na dół, bo tu wiecie, może być parę fajnych, przydatnych rzeczy. Momencik, co masz, ziomeczku? Sala odpraw. To chyba jest właśnie ta karta, o której mówiłem, ale to nie był kapitan, bo kapitan nie był ubrany jak szczyl. Sorry. Co tu się działo, co? Zasilanie. W przypadku problemów technicznych z egzaminami, no, dobra, czyli tu możemy zasilanie sobie wyłączyć. No to spoko wersja opcja, tylko jakby nie wiem jeszcze po co. Myślę, że jak wejdę do sali odpraw, to się zaraz dowiem, dlaczego mógłbym ją wyłączyć. Stąd przyszliśmy. Tu jest sala odpraw? Tak, briefing room. Ale go siekło. Dawaj tu, gościu, chodź. Dobra, leży. A my mamy o kolejne 4 naboje ze strzelby mniej. Jest 3 gałka PSI, no to chociaż tyle, nie? Ale ona na długo nam nie wystarczy, jak my nie będziemy, wiecie, oszczędzać tej amunicji ze strzelby. Bo ja chyba za bardzo się z nią roznoszę. Weź suszone pomidory i może zjedz je od razu, bo widzę, że tam na życiu... Bo upadłeś znów. Co tu znowu leży? Kombi łatki. Znowu jakieś ten, jakieś układy, ale nie będziemy się tym na razie, wiecie, zajmować. Pop stary. Dobra, zawsze jakieś żarcie, nie? Tu się żarło, a nie pracowało, dlatego transfer wyginął. Kafe Karsk, ok. Tu ok, chyba wszystko sprawdziliśmy. Tak, to jest exit. Gdzie nas prowadzi exit? Cześć. Jesteś... A, leczysz. Uważaj, proszę. Wyleć mnie. Sprawdzam. Twój kombinezon jest uszkodzony. Pozwól, że go naprawię. Naprawa zakończona. Dzięki, stary. Ale jakby, czekajcie, to ja tędy wszedłem, to tędy nie wszedłem. Tylko dla personelu. No dobra, to idźmy. A co tu się... Oj! Wyczuwam niebezpieczeństwo. Skanuj. Coś tu widzisz? Jakieś tyfony? Chyba jeszcze nie widzi. Fu! Lubię tym rzucać generalnie. Odpręża mnie to.
Co tu jest? Co? Aha, to jest sala odpraw, dobra, po prostu. Czyli to jest taki backstage. A, i możemy wybić szybę. Sprawdź. Czy mi to jakoś tyfon nie kwitnie? Wejsy części zamienne, na pewno się przydadzą później. Nie mam pojęcia do czego, ale części zamienne się zawsze przydadzą. Co to? Tam by trzeba było wejść jeszcze. Aha, takie ukryte przejście. To jakieś easter egg albo turbo amunicji. Mam nadzieję, że tam będzie coś ciekawego, a nie, że będę szedł na marne. Ale ta muzyka mnie rozwala, naprawdę, psychicznie mnie rozwala. Mam tam jakoś na górę wejść? Wątpię, ty. No wszedłem, ale jakby to mi nic nie dało, ty. Czekajcie. No nie, musimy tam wrócić w takim razie. Więc to chyba nie tędy droga, ale tam na pewno trzeba po coś wejść. Tylko to raczej nie jest jakiś, wiecie, wątek główny. Więc jak tam nie wejdziemy, to też się nic nie stanie, nie? Bo mi się napęd mi zepsujesz, ty. Chodź tam. Tam jest jakaś ścieżka, jeszcze zobaczcie, tu górą idzie ta ścieżka, może na nią by trzeba wejść. Tylko jakby nie wiem jak. Czy stąd? On chyba stąd nie był w stanie doskoczyć. No elo operator, ale co mi z tego, że ty jesteś operatorem, jak mi nie jesteś w stanie pomóc? Dobra, tędy nie. Chyba mam na to pomysł. Użyjemy naszego działka Lepik. Co to jest za miejsce? Inżynieryjne. To tam biega już jeden, więc jakby drugiego nie potrzebujemy. Ale teraz będziemy sobie tak skakać z działkiem Lepik, bo możliwe, że to działko pozwoli nam wejść w miejsca, w które normalnie byśmy nie doskoczyli. Oj, nie tutaj, przepraszam, pomyliłem się. Wejdź sobie tu, bardzo ładnie. Jakby jakaś ściana się jeszcze znalazła. To było naprawdę fajnie już. Nie, tu się nie lepisz, dobra. Okej, to nie tu. Przeładuj to sobie, to ustrojstwo. Dobra, tu wlazłem. Fu, uwaga, fu, już to byłem! Oszukana gra. Słuchajcie, ostatnia próba, bo ja coś czuję, że tam nic nie ma, a ja tylko wchodzę tam i tracę czas. To nie ma sensu. Spadnij challenge, wygrałeś to, Piotruś. Dobra, i wbijaj się tam na pełnej. Bo tu nic nie, no tu nie ma opcji wejść. Nie. Szłem tak blisko. Nie, dobra, słuchajcie, na to szkoda czasu. Bo nawet jakbyśmy tam weszli, to ja coś czuję, że tam chyba za bardzo nas to nie zaprowadzi w żadne ciekawe miejsce. Gdzie ta ścieżka prowadzi? Przyjrzyjmy się. Ona prowadzi tutaj. Strzelbą nie. Pistoletem tak. A, że kosmos, a to jest tak naprawdę. No, to jest wszystko wielkie oszustwo. Gdyby nie to, że latałem w kosmosie, to bym teraz im nie wierzył. Tak czy inaczej. Dobra, więc co? Musimy wejść do tego. Dzień dobry, Talosie. Bezpieczeństwo na pokładzie Talosa 1 to nasza wspólna odpowiedzialność. Wszelkie prośby o pomoc i uwagi wysyłajcie na adres ochrona@transtar.talos. Ładunek EM, narzędzia, możemy coś sobie nauczyć się czegoś? Mapa obszaru, pobierz mapę obszaru. Bo wiecie, jeszcze przydałoby się wejść na ten mostek kapitański, nie? Na górze. Sala odpraw. Tu jest jakieś dziwne coś. Aha, tu jest operator inżynieryjny. Wróćmy się do arboretum. Tam może być wiele ciekawszych rzeczy.
Wiele celów. Arboretum, to jest to. Escape. Pots. Cześć Tyfon, nie przeszkadzam, gnij sobie dalej sam. Tu chyba nic nie mamy, dobra, zjedźmy na dół, kurde. Miałem pójść do kwater załogi, a łażę po całej mapie i teraz nie wiadomo czego szukam, nie? Cystoid. O i go wkurzyłem. Siup! Nie trafiłeś. No chodź, solo! Gdzie leżysz? Chciał solo, to dostał. Weź to. Aha, już nie mam gdzie. Ojojoj. Ojojoj, słuchajcie. To już są złe wieści. Podjeść sobie możemy co najwyżej coś. Ale to nam za wiele tego miejsca nie przewróci. Bo to jest mnóstwo rzeczy do recyklingu w tym momencie. Więc możemy umówić się tak, że właśnie w tym momencie skończymy odcinek, jest 26 minut, więc to jest jak najbardziej sporo. Przestawię się tutaj i tu będzie PSI. Ja sobie pójdę do recyklingowni, tylko zbadamy sobie po prostu jeszcze tylko tą, to wiecie, te szalupy, bo to chyba po polsku to będzie tłumaczenie na szalupy. Procedura startowa. Upewnij się, że wejście do kapsuły zostało zamknięte, a cały personel jest na pokładzie. Usiądź i upewnij się, że uprzęże ochronne są dobrze zapięte. Uruchom pokładowe systemy startowe. Pozostań w pozycji siedzącej, póki układ sterowania nie doprowadzi jednostki w wyznaczone miejsce podjęcia. Poczekaj ze zdjęciem uprzęży do chwili, gdy pojazd całkowicie się zatrzyma i drzwi zostaną otwarte. Nie no, nie będziemy teraz startować, to bez sensu. Gniazdo czy co? Co za cystoidy mi tu skaczą? Halo? Znowu jakiś układ. Tych układów mamy teraz tak dużo, że ja nie ogarniam. Serio. To jest wszędzie procedura startowa uruchomiona. Czyli oni chcieli uciekać, ale im nie pykło. O, tu się otwiera kapsułę. Dobra. To też otwórz. Co tu jest? No tu nic nie jest. No po prostu są, wiecie, cystoid znowu. Gdzie jest ty stoic? O, tutaj jest jeden, kwitnie mi to widzę. Ukończone. O ciebie chodziło, stary? Wątpię. To są zwłoki, no to jak? To jakby to nie o to chodzi. Ciebie przeszukaliśmy już, ty nic nie miałaś, ty również. To jakaś teczuszka też pusta. Dobra. Wydaje mi się, że będzie jakiś element gry, którym będziemy zmuszeni do tego, żeby tu się znaleźć, żeby stąd uciec, nie? Bo raczej nie wierzę, że to może być do czegoś innego potrzebne niż do tego właśnie, żeby uciekać stąd. A póki co tego nie potrzebujemy, więc nie będziemy tego zaczynać, bo możemy sobie tym ładnie napsuć fabułę. O, apteczka. Więc ja wrócę tam, gdzie miałem być pierwotnie. Wrócę pod, wiecie, te kapsuły dla pracowników, czy pokoje dla pracowników. I po prostu zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak już wszystko sobie porecyklinguję i wszystko sobie przetwarzam, dorobię amunicję do strzelby. Standardowe, wiecie, dorabianie rzeczy, jak to u mnie, więc póki co. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zapraszam do grupy na Facebooku, link w opisie. I z wami się żegnam, także do zobaczenia, cześć!